Witam cię bardzo serdecznie. Mariu Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór. Namaste. Kolejna lekcja z zakresu mentoringu u mnie, czyli twoja droga do mistrzostwa pod moją opieką. Konkretna wiedza w pigułce. Wiedza, którą możesz zastosować od razu i na co dzień. Będziemy w mentoringu unikać jakiegokolwiek lania wody czy owijania w bawełnę, ponieważ takich filmów to masz na mediach społecznościowych całe mnóstwo, wszystkie live'y, to jest więcej stękania od wszystkich pseudoautorytetów niż tej konkretnej wiedzy. W mentoringu masz konkretną wiedzę. Dlatego mówiłam Ci już o tym, że warto sobie prowadzić notatnik w mentoringu, gdzie zapisujesz datę, gdzie zapisujesz konkretne, ważne rzeczy, które przekazuję, żeby sobie do tego wracać i te takie najważniejsze rzeczy mieć zawsze pod ręką. To może być, nie wiem, tytuł, to może być jakieś zdanie, to może być coś, co w tym momencie najbardziej cię porusza. No i oczywiście w Twoim notesie warto też zapisywać wszystkie pytania i potem te pytania można wysłać do mnie, to będą one pojawiały się w kolejnych odcinkach jako odpowiedzi, tak żeby pogłębiać dany temat. Można pytania zadawać poniżej, w miejscu na komentarze na mojej stronie bukardimaria.com i oczywiście również przez e-mail. W mentoringu będziemy poruszać wszystkie możliwe tematy, czyli nie ma tematów niedozwolonych, nie ma tematów takich, które byłyby jakieś dziwne albo byłoby głupie o nie zapytać. Nie ma głupich pytań. Głupie to mogą być odpowiedzi, ale pytań głupich nie ma. Zaczynajmy więc. Energia rzeczy energia rzeczy, które cię otaczają, czyli rzeczy materialne. To mogą być ubrania, zaczynając od bielizny, a kończąc na płaszczu, a to mogą być meble w twoim domu, w twoim biurze, tam gdzie pracujesz, tam gdzie się rozwijasz i tam gdzie przebywasz każdego dnia, po kompletnie jakieś drobiazgi, jakieś pamiątki z różnych podróży, z różnych miejsc czy podarunki od innych osób. Wychodzę z założenia, że biorąc udział w mentoringu, masz już w jednym palcu wszystkie moje e-booki, czyli do tematu rzeczy materialnych masz audiobooka o swetrach, które mają duszę, tam jest bardzo dużo praktycznych wskazówek, oraz e-booka, jak aktywować pozytywne energie w Twoim otoczeniu i jak usuwać te negatywne. W niektórych czasach ze mną, jeżeli masz dostęp do ceremonii, to masz również dostęp do czasów ze mną. Tam też wiele takich tematów było poruszonych. Ale teraz przechodzimy do senna. Odpowiedź o rzeczach, które mają wpływ na Twoje życie, to jest odpowiedź na jedno z pytań, które otrzymałam dzisiaj. A mianowicie, czy to jest możliwe, że kupiliśmy gdzieś kilka lat temu na przykład yy, świecę. Kolorowe świece do rytuałów, czy mogą to być świece również dekoracyjne, albo świece, które używasz do rozmów z aniołami w jakimś tam sklepie ezoterycznym. No i długo się tych świec nie używało, nie używało. No i nagle dojmujemy jakąś świecę, zapalamy i czujemy, że coś się dzieje złego. Czyli to nie muszą być jakieś spektakularne rzeczy, że zaczynają spadać przedmioty, chociaż mogą takie być, ale. Mogą być takie zwykłe sytuacje, że poczujesz się nagle źle, poczujesz się tak, jakby ci odchodziła cała energia życiowa, jakieś zmęczenie, jakieś takie niefajne emocje. I pytanie brzmiało w ten sposób: czy to jest możliwe, że również stare rzeczy, które przecież już długo są z nami, bo wędrują z nami może nawet już przez rok, przez dwa, czy gdy nagle wyciągamy je z pudełka, czy one mogą mieć nadal negatywne energie? Naturalnie, że tak. Dlatego przecież nawet w filmach, gdziekolwiek mamy te przesłania, mamy te wskazówki, jest ukryta ta stara wiedza, że energia nie ginie. Jeżeli ta energia gdzieś w czymś jest zapisana, to ona jest zapisana na wieki, dopóki ktoś tego nie oczyści, ktoś tego nie uwolni. Ile mamy nawet bajek, jak czarodziejskie lampy, gdzie otwieramy taką czarodziejską lampę i wyskakuje dżin, który był w niej zamknięty tysiące lat. Gdzieś żeśmy coś tam kupili na jakimś rynku staroci i nagle wyciągamy to z naszej szafy i sobie przypominamy o tym, i czy ta energia się zmienia. Nie, nie zmieniła się. Energia, żeby się zmienić, to musi być naprawdę jakaś praca, typowa praca, intencyjna, wykonana na jakiejś rzeczy, żeby tą energię zneutralizować. Jeżeli tego nie wykonujemy, to ta energia po prostu jest. Dodatkowo jeszcze jest tak, że w rzeczach gromadzi się energia, czyli oczywiście może tam dodatkowo się Przyczepić nasza dobra energia, ale ta zła energia. Jeżeli typowo gdzieś było coś zaprogramowane w jakiś sposób negatywnie, to może być również tak zaprogramowane, że odrzuca wszystkie pozytywne energie. I to są właśnie takie stare obrazy, gdzieś antyki, które gdzieś tam jakieś na nich wisiały już klątwy, czy jakieś legendy, czy jakieś naszyjniki, i nagle to przychodzi do nas i, i robi kompletną destrukcję w naszym życiu. Lustra. Lustra są idealnym takim nośnikiem energii, żeby zapisać różne, szczególnie negatywne rzeczy. I dlatego, odpowiadając na to pytanie: jeżeli coś było zaprogramowane negatywnie, to ta energia nie ucieknie, ona nie zginie sama z siebie.